Ściana, jak mnie z nią było fantastycznie w tym Excelsjorze. Ani nie starała mi się zaimponować, ani nic. No, mówiła, że dużo pracuje, podróżuje, mówiła o miastach, w których pracuje, o Bahrajnie, Monachium, Nowym Jorku. Ty wiesz, co ona mi tam powiedziała w tym Excelsjorze? Że w szkole to ona miała jedno marzenie. Zgadnij. Ona chciała być taka jak ja. Wyobrażasz to sobie? Jakie dzieci są okrutne, a mogłyśmy być przyjaciółkami. Słuchaj, jak mnie z nią było dobrze, jak ona tak ze mną rozmawiała. Prawdziwie, rozumiesz to? Naprawdę. Ja już nie pamiętam kiedy ktoś ostatnio ze mną tak rozmawiał, że to było takie naprawdę. Ja to mogłabym z nią siedzieć w tym Excelsjorze do końca świata, ale ona musiała lecieć. Miała w torebce bilet do Paryża i to ci mówię, widziałam ten bilet na własne oczy. Paryż, Francja. W ogóle tej się nie chciało lecieć. Mówiła, że wolałaby zostać ze mną i tak się nagadać. Bo wiesz, jak to jest. Jak się ktoś tak długo nie widział, to wiesz, jak to jest. A potem, na koniec, to się ze mną tak pożegnała, ale tak prawdziwie, tak mnie pocałowała w policzek, i też nie pamiętam, żeby ktoś mnie tak pocałował, że, że to było takie szczere, tak naprawdę. A potem wzięła mnie za ramię. I tak się gapi na mnie, gapi i mówi: Valentine, Shirley Valentine. Czy ty w ogóle wiesz, jaka ty jesteś fantastyczna? Jak ja płakałam, jak jechałam autobusem do domu. A taki głos w głowie mi mówi: Ty gopia, ty, ty kiedyś byłaś Shirley Valentine. A kim ty jesteś teraz? Ściana. A pamiętasz Shirley Valentine, pamiętasz jaka była, jak często się śmiała, a pamiętasz jak cię malowali z Johna żółto, jak się pobili pędzlami, jak się całowali, jak się kąpali w wannie. I myśleli, że to taka perwersja. On mówi, że mnie kocha, kurde, jak kłamie. Oni powinni takie tabletki sprzedawać z napisem Kocham cię. Czy jakby połknął, to by się od razu człowiekowi lepiej robiło. No nie? Słuchaj, z tym Kocham cię to jest taki numer wykołowany, że mózg staje. Ktoś mówi, że cię kocha i od tego momentu automatycznie możecie traktować gorzej. Gorzej od tych, których w ogóle nie kocha. Albo Olewa, normalnie gorzej, może nie przychodzić, może się spóźniać, może być dla ciebie niedobry, może mówić, co mu do głowy przyjdzie, nawet cię uderzyć, może. Ale jak się poskarżysz, to powie: No to co? Ale przecież ja cię kocham. Mówię ci, to facet wymyślił. Na przykład, jak ja bym była tą panią, co mu krzyżówki sprzedaje, albo nie, naszym sąsiadem z naprzeciwka. Matko, jaki on byłby dla mnie miły. Dzień dobry by mi powiedział, żart by mi opowiedział co jakiś czas. Ściana, a ty pamiętasz, kiedy on się ostatni raz do mnie odezwał? To dobrze, bo ja nie. Ja wiem, co ty mi powiesz. Dlaczego go nie rzucę? Bo, bo ja się boję, boję się, że tam za ścianą nie ma już dla mnie miejsca. Jeszcze do niedawna trzymali to miejsce. Ale jak się zorientowali, że nie przychodzę, to je dali komuś młodszemu, piękniejszemu i inteligentniejszemu. Wiesz co ściana. Jak, jak ja byłam mała, to skakałam z dachu naszego domu tak dla żartu. A teraz idę ulicą, dochodzę do krawężnika i kręci mi się w głowie. Słuchaj, jak ja tym razem nie pojadę, jak, jak tym razem, a w ogóle jak ja tak zacznę o tym myśleć, tak naprawdę, to se myślę. A na cholerę mi ta Grecja jakaś zasrana ruina, Akropol? My, sroce, spodogona też nie wypadliśmy. Jesteśmy zgrywny naród. Nie to tam, co ci w Grecji. W Grecji to każdy udaje Greka. A w ogóle, jak ja tak jeszcze jednego wypiję, to mogę być i w tej Grecji. Dużo mi nie brakuje. Patrz, jaka szczęśliwa facetka jest sobie w Grecji. Siedzi sobie, pije wino, patrzy w niebo, w kraju, gdzie rosną winogrona, i w cholerę, i bo, bo, bo co, no, 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 czego się tam tak drzesz, już idę, idę.